częściowych przemówieniach zostanie odczytany apel pamięci, po którym kompania honorowa wykona salwę honorową. Następnie odbędzie się złożenie kwiatów przed grobem nieznanego żołnierza. Za chwilę dowódca uroczystości, porucznik Radosław Jabłoński, złoży meldunek dowódcy garnizonu Kraków, dowódcy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, pułkownikowi Michałowi Strzeleckiemu, o gotowości pododdziału do uroczystości. Następnie dowódca garnizonu Kraków dokona przeglądu pododdziału. Panie pułkowniku, dowódca uroczystości, porucznik Jabłoński melduje kompanię honorową 6 Brygady Powietrzno-Desantowej oraz pododdziały towarzyszące na uroczystej zbiórce z okazji 83. rocznicy powstania polskiego państwa podziemnego. Za chwilę zostanie podniesiona flaga państwowa na marsz, a orkiestra wojskowa w Krakowie odegra hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie hymnu proszę państwa o godne zachowanie, a mężczyzn o zdjęcie nakryć głowy. Odczyta prezes Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Grzegorz Surdę. Przesłanie żołnierza Armii Krajowej, rocznik 1925, pseudonim Bodzanka, Okręg Jodła, podpułkownika adwokata Ryszarda Łada Brodowskiego, prezesa honorowego Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Kombatantów na 83. rocznicę Polskiego Państwa Podziemnego.
Moje przesłanie o polskim państwie podziemnym w jego 82. rocznicę odczytane zostało w czasie uroczystości 27 września 2021 roku przez majora pilota Tadeusza Gorę. Znajduje się również ono na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podałem w nim genezę i strukturę tego państwa oraz przypomniałem trzy najważniejsze osoby z jego kierownictwa. Generała brygady Leopolda Kulickiego, ostatniego dowódcy Armii Krajowej, Jana Stanisława Jankowskiego, wicepremiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, delegata rządu na kraj, Kazimierza Pużaka, przewodniczącego Rady Jedności Narodu. 16 członków władz Polskiego Państwa Podziemnego zostało oskarżonych i sądzonych w Moskwie. Są to tragiczne fakty w historii Polski. Polskie Państwo Podziemne to jednak także wzór i jedyny przykład tworzenia pod okupacją struktur działających jak organy państwowe. Oprócz wyżej wymienionych przedstawicieli władz tego państwa wymienię pozostałych członków. Adam Bień, adwokat, zastępca delegata rządu Rzeczpospolitej na kraj. Minister Krajowej Rady Ministrów Stanisław Jasiukiewicz, zastępca delegata rządu na kraj. Minister Antoni Pajtak, adwokat, zastępca delegatu rządu na kraj. Minister Kazimierz Bagiński, przewodniczący Rady Jedności Narodowej. Aleksander Zwierzyński, wiceprzewodniczący Rady Jedności Narodowej. Eugeniusz Czarnowski, członek Rady Jedności Narodowej. Stanisław Mierzwa, adwokat, członek Rady Jedności Narodowej, mój kolega z Krakowskiej Izby Adwokackiej. Zbigniew Stypułkowski, adwokat, członek Rady Jedności Narodowej. Józef Kaciński, adwokat, członek Rady Jedności Narodowej. Franciszek Grubański, członek Rady Jedności Narodowej. Stanisław Michałowski, członek Rady Jedności Narodowej. Kozimierz Kobylański, członek Rady Jedności Narodowej. Józef Stemmler, tłumacz. Osoby pełniące najwyższe funkcje zostały najsurowiej ukarane. Generał brygady Leopold Okulicki 10 lat więzienia. Jan Stanisław Jankowski 8 lat. Kazimierz Pużak 5 lat. Żaden z nich ze Związku Radzieckiego do Polski nie wrócił. Pozostali otrzymali niższe kary albo zostali uniewinnieni. Wrócili do Polski, gdzie byli również sądzeni i otrzymali wysokie wyroki. Rosja, zarówno carska, jak i sowiecka, była więzieniem narodu, również własnego narodu. Niszczyła polskie państwo podziemne, gdyż nie znosiła wolności w niewoli, a taką wolnością było właśnie polskie państwo podziemne. Ryszard Brodowski. O zabranie głosu proszę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego. Drogi panie wojewodo, panowie oficerowie, drodzy państwo, w 1863 roku, kiedy Polacy bili się o niepodległość i o pokonanie zaborcy carskiego i rosyjskiego, Berg, namiestnik carski, wydał dekret o swobodnym dostępie i możliwości wycinki wszystkich lasów, wśród których były trakty drogowe, trakty, na których podążały carskie wojska, lasów, z których powstańcy mogli atakować i bić się o niepodległość. Część warstw chłopskich, część warstw społecznych przystąpiła z ochotą do dzieła wycinki drzew, nie myśląc o tym, że dają one schronienie tym, którzy biją się o wolną i niepodległą Polskę. Polacy powstanie przegrali, Berg swoje zarządzenie cofnął, kazał pozbierać drewno. I nadal Polska i Polacy byli biednymi poddanymi cara w zniewolonym cesarstwie. Dlatego też, gdy 83 lata temu powstawała konspiracyjna Armia Polska, najpierw Służba Zwycięstwa Polski, następnie Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa, to w wszystkich dokumentach programowych możemy dzisiaj przeczytać, że była to świadomość prowadzenia walki wojskowej, militarnej i zbrojnej, ale też konieczność dbania o administrację cywilną podziemnego państwa i w końcu pielęgnowania tożsamości, historii i języka tych, którzy muszą wiedzieć, o co się bić.
i dlaczego warto bić się o niepodległą Rzeczpospolitą. Takie było polskie państwo podziemne, drodzy państwo. Była to Polska walcząca i największa podziemna armia świata. Była to Polska kształcąca tych najmłodszych i tych starszych. Była to Polska karząca, karząca zdrajców i okupantów i Polska administrująca podziemnym państwem. Fenomen na skalę całego świata. Ale walka o wolność, gdy się raz zaczyna z krwią ojca, spada dziedzictwem na syna. Polska walcząca zostawiła nam też swój testament, który powstawał także tutaj, w Krakowie w roku 1945. W tym testamencie, drodzy państwo, przeczytamy, że na skutek postawy polskiego narodu w czasie II wojny światowej Polacy i Polska ma niezaprzeczalne prawo do szacunku. Ale ten szacunek jest też brzemię. Brzemię, które nosi polski naród jako symbol niezłomności, jako symbol przywiązania do sojuszów, symbol państwa, które ukochało wolność i przywiązania do demokracji. Drodzy państwo, wszyscy, którzy jesteśmy dziś na tym placu, w sposób symboliczny wykazujemy przywiązanie do testamentu Polski walczącej. Wierzę też głęboko, że ten testament pozna świat i zwróci dziś uwagę na naród, dla którego historia to nie tylko przeszłość, ale refleksja o przeszłości na lepszej przyszłości i nas tutaj w Polsce i na całym świecie. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę. Kochani i drodzy mojemu sercu kombatanci i przedstawiciele organizacji niepodległościowych, wielce szanowny panie prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, szanowny panie pośle, szanowny panie przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, szanowni przedstawiciele władz naszego królewskiego miasta Krakowa z panem sekretarzem i z państwem radnymi, panie i panowie oficerowie, dowódcy, komendanci, wszyscy państwo reprezentujący majestat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Drodzy przedstawiciele korpusu konsularnego krakowskiego, wszyscy dostojni uczestnicy dzisiejszego jakże ważnego święta, jakże licznie zgromadzeni. Szanowni państwo, nasze oczy w sposób szczególny widzą dziś symbol Polski walczącej, tak mocno zakotwiczony w sercach naszych przodków, tak mocno nasycony treścią narodowej tożsamości. Nasze uszy słyszą jakże przejmujące słowa hymnu Polski podziemnej, który w czasie II wojny światowej stawał się źródłem siły, jedności i nadziei na lepsze jutro. Nasze myśli nie pozwalają zapomnieć o heroicznej miłości do ojczyzny, która pozwalała polskiemu narodowi przetrwać największe mroki okupacji niemieckiej i sowieckiej. A było to możliwe dzięki Polakom, żarliwym, dzielnym, oddanym i odpowiedzialnym patriotom. Było to możliwe dzięki ich poświęceniu w imię najwyższych wartości, dzięki gotowości do wyrzeczeń, jakie trudno nam dziś sobie wyobrazić, dzięki temu, że z narażeniem życia dawali z siebie wszystko i że ofiarowali swoje największe zdolności, aby Polska nie zginęła. To właśnie dzięki nim, wbrew niszczycielskim zapędom wrogów, nasza ojczyzna przetrwała. Żaden inny kraj w ramach niepodległościowej konspiracji nie mógł szczycić się tak niebywale rozwiniętymi strukturami wojskowymi i cywilnymi. Szanowni państwo, dziś w 83. rocznicę
powstania Służby Zwycięstwu Polski w naszych myślach i sercach przywołujemy w sposób szczególny Polskie Państwo Podziemne. W tym imponującym z perspektywy czasu dziele chcemy widzieć nie tylko prawdziwy fenomen na skalę światową, ale przede wszystkim wyraźny dowód, jak cennym skarbem jest dla Polaków wolność, jak istotnym jest i była suwerenność i jak fundamentalną kwestią jest niepodległość. Żyjąc w imię tych wartości, nasi przodkowie nie mogli przejść zatem obojętnie wobec narzuconego zniewolenia. Wolność była dla nich jak tlen, bez którego nie ma życia. Nie chcieli dusić się pod jarzmem wroga, dlatego niestrudzenie przez cały czas II wojny światowej na różne sposoby służyli doświadczonej boleśnie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy uroczystości, to przesłanie towarzyszy nam i pozostaje aktualne również i dziś. Choć dzięki Bogu nie przychodzi nam żyć w tak trudnych czasach, trzeba nam pamiętać, że jesteśmy zaproszeni do ciągłej troski o ojczyznę poprzez naszą codzienną służbę dla Rzeczpospolitej. Spłacamy dług wdzięczności wobec wszystkich twórców i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. Mamy bowiem świadomość, że w ich trudzie i poświęceniu odbija się zorza naszej wolności. Cześć i chwała bohaterom. Cześć ich pamięci. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odczytany apel pamięci, a następnie kompania honorowa wykona salwę honorową. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby w 83. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego złożyć hołd wszystkim wiernym synom ojczyzny, którzy w latach II wojny światowej i powojennego komunistycznego zniewolenia podejmowali cywilną i zbrojną walkę o niepodległą Polskę. Składamy także wyrazy czci ofiarom zbrodni, obywatelom Rzeczypospolitej niewinnie pomordowanym przez niemieckich i sowieckich okupantów. Pochylmy teraz głowy w zadumie i skupieniu, aby uczcić pamięć o naszych rodakach, którzy złożyli na ołtarzu ojczyzny najwyższe wartości. Do Was wołam, oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej i Straży Granicznej, urzędnicy i wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełniliście swój obowiązek wobec ojczyzny, nie szczędząc krwi w obronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 września 1939 roku walcząc z agresją niemiecką i słowacką, a od 17 września 1939 roku z sowiecką nawałą. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich tych, którzy w latach niemieckiej i sowieckiej okupacji podjęli konspiracyjny bój o niepodległość naszego państwa w szeregach podziemnych organizacji politycznych i zbrojnych. Wzywam żołnierzy i urzędników Polskiego Państwa Podziemnego, którzy ponieśli najwyższą ofiarę, składając swe życie na ołtarzu ojczyzny w latach niemieckiej i sowieckiej okupacji oraz w okresie komunistycznego zniewolenia. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy Konspiracyjnej Służby Zwycięstwa Polsce, utworzonej 27 września 1939 roku. Przekształconej następnie w Związek Walki Zbrojnej, w 1942 roku przemianowany na Armię Krajową. Walka o wolność i niepodległość ojczyzny cenniejsze były niż ich własne życie. Stańcie do apelu!
Wołam żołnierzy walczących w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej, Batalionów Chłopskich, Gwardii Ludowej Polskiej, Partii Socjalistycznej, Narodowych Sił Zbrojnych, którzy w wyniku akcji scaleniowej stali się żołnierzami Armii Krajowej, stając do walki o wolność Rzeczypospolitej Polskiej. Stańcie do apelu! Wołam członków innych zbrojnych struktur i organizacji niepodległościowych, którzy wznosząc się ponad różnice poglądów, zaangażowali się w walkę o wolność Rzeczypospolitej Polskiej, szanując autorytet władz Polskiego Państwa Podziemnego oraz prezydenta i władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterskich kurierów i emisariuszy Polski walczącej w brawurowych miejscach przenoszących do władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie najtajniejsze informacje i świadectwa o sytuacji w kraju. Wołam cichociemnych żołnierzy formacji specjalnych Wojska Polskiego, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc walczącej Armii Krajowej w okupowanym kraju, stając się dowódcami i wzorem do naśladowania dla podkomendnych i konspiracyjnych współpracowników. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, żołnierzy Armii Andersa i wszystkich żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którzy współtworząc wraz z Armią Krajową jednolite Wojsko Polskie, przelewali krew na frontach wojennych w obcych krajach, wierząc, że wspólny wysiłek polskiego oręża przybliża Polskę do wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wołam pracowników i działaczy cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego, którzy stanęli do walki z najeźdźcami, odbudowując w okupowanym kraju administrację i organy władzy. Wzywam działaczy konspiracyjnych partii politycznych, współtworzących powiatowe i okręgowe władze oraz ogólnopolskie instytucje i ciała przedstawicielskie Polskiego Państwa Podziemnego. Stańcie do apelu! Wzywam pracowników Podziemnego Sądownictwa, Tajnej Oświaty, Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa i innych służb, wydawców i kolporterów podziemnej prasy, organizatorów konspiracji łączności i pomocy prześladowanym polskim i żydowskim współobywatelom oraz wszystkich innych ludzi, którzy swoim działaniem i poświęceniem współtworzyli konspiracyjne struktury państwa niezłomnie walczącego przeciw totalitarnemu zniewoleniu. Stańcie do apelu! Was wołam, wiernych złożonej przysiędze, którzy daliście świadectwo najwyższej wierności i miłości do ojczyzny, ginąc w walce z niemieckim i sowieckim okupantem oraz komunistyczną przemocą. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkie ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej wielu narodowości, zamęczonych w niemieckich i sowieckich obozach koncentracyjnych oraz tysiącach miejsc kaźni wykonywanych przez okupantów zarówno na naszej ziemi ojczystej, jak i na obszarach Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich tych, którzy nie godząc się na sowiecką dominację i komunistyczne zniewolenie, kontynuowali zbrojną oraz polityczną walkę o wolność obywatela i niezawisłość państwa polskiego. Przywołuję was, żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po 1945 roku dumnie czerpaliście z chlubnych tradycji i wartości służby zwycięstwa Polsce, Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej, zachowując postawę wierności Bogu i Ojczyźnie. Stańcie do apelu! Przywołuję 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, którzy w poczuciu odpowiedzialności za losy kraju i milionów obywateli wzięli udział w sfingowanych przez sowieckich okupantów rozmowach polsko-sowieckich, a następnie brutalnie aresztowani i wywiezieni do Moskwy. Wzywam generała Leopolda Okulickiego, wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego, zastępcę delegata rządu RP na kraj Stanisława Jasiukowicza, którzy nigdy nie powrócili do kraju zamęczeni w sowieckich łagrach. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłków, by pamięć o polskim państwie podziemnym i wszystkich wiernych synach ojczyzny nie uległa zatarciu.
Upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej nie wahali się utrwalać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom. Wstańcie do apelu! Do was zwracam się, potomni. Nie zapomnijcie rodaków, którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Polsce. Zachowajcie na zawsze w waszych sercach pamięć o tych, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś z ich etosu możemy czerpać wzór patriotycznej postawy i w pełni realizować testament zawierający się w haśle Bóg, honor i ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Thank you.